Dzień dobry, Stalowa Wola. Jedziemy sobie zobaczyć motory, które dzisiaj zacumowały pod Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Zobaczymy, co tam się dzieje. To są jakieś... Tak, Areczku, jedziemy na motory. Jadę ze swoim fanem motocyklowym, swoim synkiem. No. Zobaczymy motory? Zobaczymy motory, no. Tak. No, rozglądaj się za tymi motorami. Gdzie one? Tutaj jest muzeum po prawej. Są te motory, czy nie ma ich? Jest. Są? Tak. Dużo? Tak. Jejciu. Może kogoś spotkamy i spytamy się, co tutaj one robią. Wysiadamy. Zaparkuję gdzieś. Ej, jest! Co tam jest? Motor nowy, popatrzcie, biały. Co tutaj się wyrabia? Areczku, co tu się dzieje? Powiedz mi, przyjechaliśmy tutaj pooglądać motocykle. Mogę zobaczyć, gdzie jest motor mój. Dobra, idziemy po twój motor. Proszę. Tak? Drugiego BMW. O, tu. Następny, no. I trzeci BMW. Super. I BMW. Muzeum nie można jeździć motorami? Chyba tobie pozwolą chyba pojeździć motorem w muzeum. Zobaczymy. Jedźmy. Jedźmy, już idę za tobą. To tu? Tutaj obok. Tylko powolutku jeździ, żebyś kogoś nie rozjechał, no. To przybliż, ustaw się do pani, o. Arek, tylko weź nie jeździ po muzeum. Ja wiem, bo zaraz ta druga grupa tu się przyjdzie, tak? Bo tamta grupa, co? Tamta grupa, która jest teraz przy samochodach, to przyjdzie tutaj? Czy oni już skończyli? Czy oni już tu byli? Oni tu przyjdą. Aha, dobra, to jest ta pierwsza seria przed zamianą. Dobra. Arek, tylko weź tak nie szalej, dobra? Powolutku. Bo to jest jednak muzeum. Tutaj grupa zwiedzających. I tak, zobaczę, co mamy na antresoli i zapraszam Państwa na antresolę, może tam przegonimy naszych poprzedników i się jakoś zmieścimy. Troszeczkę na antresoli jest odtworzona stara uliczka naszego miasta. Tu są samoloty różne, no. W muzeum można oglądać takie fajne rzeczy, jak samoloty, a tam z przodu są takie małe guziczki, dzięki którym możesz podświetlić sobie konkretny samolot. Zaraz Ci pokażę na monitorze. Tutaj i tu ci się pojawiają takie samoloty. Jak sobie wybierzesz jakiś samolot, to on się tutaj zaświeci i możesz sobie poczytać całą historię o tym samolocie. No, naciśnij któryś. Naciśnij, no. Widzisz? O, zmienił się na ten. O, ten z karabinami taki fajny, nie? No. Tam jakiś pan stoi z tyłu za nim jeszcze i remontuje samolot, widzisz? Dzień dobry, pani Violetto. Dzień dobry. Skąd przyjechaliście? Co to za inicjatywa w ogóle dzisiaj taka piękna? To jest Zlot Podróżników Motocyklowych, czyli wszyscy ludzie, którzy podróżują na motocyklach, nie tylko po Polsce, ale i po świecie. I my tu spotykamy się, ludzie z całej Polski i nie tylko. I przyjeżdżamy na zloty, żeby każdemu pokazać pewien rejon Polski. A Polska jest bardzo ciekawym krajem. I tak zahaczyliście o Stalową Wolę. Oczywiście, bo dzięki. Stąd też są motocykliści, więc zahaczyliśmy. 45 raz, także tak. Zwiedzamy całą Polskę. Przy okazji każdy zakątek Polski i wszystko piszemy na naszej stronie, żeby wszyscy mogli sobie taki reportaż poglądać. Tym zlocie tak. Poglądać. I ja tą stronkę wrzucę tam niżej, żeby Dobrze. Była podpisana. Niech mi pani powie, czy to jest końcowy etap, czy jedziecie dalej? Jedziemy do wieczora, a wieczorem mamy imprezę taką biesiadę przebieraną. Zawsze jest na jakąś literę, teraz na literę T jak Tanew. Aha, bo jedziecie w stronę Ulanowa. Zlot jest nad Tanwią. A pięknie. Dobra, bardzo dziękuję, ślicznie. Proszę. I mi szerokości. Dziękujemy. Do wszystkich. Dziękujemy. Dziękuję. Tu jest tyle takich fajnych rzeczy dla dzieci, nie? Słychać coś? Będziesz tutaj siedział, naprawiał. To jest taki zakład wulkanizacyjny. O, warsztat wulkanizacyjny. Dzieci mogą tutaj przyjść i sobie poprzykręcać koła. Jak prawdziwy mechanik.
związanym z transportem i motoryzacją. Czy rozpoznają Państwo ten samochód? Tak, to jest Fiat 508 w wersji cywilnej. Z eksponatem? Nie. Produkowany na licencji, rzecz jasna, włoskiej, ale bardzo często mówiono, że te Fiaty produkowane u nas były troszeczkę lepsze jakościowo. Ile jest w tym prawdy, do końca nie wiem. No i tutaj mają Państwo bardzo popularny, słynny w okresie dwudziestolecia międzywojennego motocykl SHL, produkowany w kieleckiej Hucie Trzymano, natomiast mikrusy były produkowane w Mielcu, w zakładach, które przed wojną produkowały między innymi łosie, o których Państwu już wspominałam wcześniej. Wyjątkowo fajne koła ma takie wielkie. No i jak to z dziećmi bywa, gdzieś pojechał, zostawi bałagan. Tutaj jesteś. Ale świetne to muzeum, nie? Podoba ci się? Tak. Mógłbyś tu mieszkać, nie? Warsztaty. Tu miałeś warsztaty z przedszkola? Arek. Tak? Miałeś warsztaty tak. Z przedszkola? Ale tutaj są tory. Ty wszystko tutaj wiesz, gdzie co jest. I tory tutaj. Ty widzisz? Musisz być taki. Widzisz, widzę, widzę. Jak już tak oprowadzasz mnie po tym muzeum, to powiedz, co to jest? Pociąg. To jest wagon. Paczka? No, paczka, bo skrzynka, albo jakaś taka torba podróżna tutaj jest. A dlaczego nie możemy ją wyciągnąć? No bo to jest eksponat. Eksponat? Tak, tutaj się przychodzi i się ogląda. Jak wyglądały kiedyś... Nie widać? Jak wyglądały kiedyś... Co? Wagony kolejowe. Słucham. Można z ziemniaka zrobić taki samochód. Tak? Z ziemniaka samochód? Czy oponę? Oponę z ziemniaka. To jest dopiero ciekawe. Śmieszne, tak? Troszeczkę śmieszne, tak. Jak ktoś o tym nie wie, że z opony się da zrobić ziemniaka, to nie uwierzy. Jeśli cenisz swoje życie tak jak ja cenię ten motocykl, nie dotykaj. A zwiedzają Politechnikę teraz pod ziemią? Czy tu? Podzieliliśmy się na dwie grupy. U nas jest ponad 100 osób. No, no, wiem, że jesteście. Dlatego... Chodź, zobacz jak pan zapala motor. Fajnie? Super, nie? Super. Nie, nie, przeszedł. Tu będziesz parkował. Dobra, i tym miłym akcentem kończymy tą trasę po muzeum. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I dziękuję Asi, która powiedziała mi o całej tej inicjatywie. Mareczku, chodź, bo bardzo zimno, chodź. Pojedziemy do domu.